Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy! Przecież ten gra na pisteczek w co robi. W Metal Gear Rising Revengeance. A nie, zostaje Foxblade, oczywiście zostaje. Wykupiłem sobie to Sai. To chyba w sumie pokazywałem na końcu poprzedniego odcinka. I teraz je sobie wypróbujemy, ale póki co... I'm sorry, sir. Our business hours for the day have ended. We are looking forward to... If you do not comply, I will need to contact local law enforcement. Watch out! Już mogłeś sobie odpuścić to za to naprawdę. No, gdzie są? Tu są, dobra. Co to? Reaper Mode! O, super, jeszcze psami krakowałem. Ej, czekaj. Dobra, FIFA. Serio? Co uciekasz? Daj się pociąć! Tylko ten sam. Nie. Au! Halo, dej? Dejcie mi kanał opasta, dziękuję. Co? C. No pewnie walka była w cholerę za długa. Raiden, Sundowner contacted you from the top floor. Time to make your way up there. Okej, czyli dobrze sądziłem, że to Sundowner się odzywał. Kurde, fajne są te customowe bronie, tylko one większe... Jak na razie jeszcze nie znalazłem takie, która by mi faktycznie pomagała w walce, bo jak na razie one tylko bardziej przeszkadzają. Do broni. Nie będę nawet... Dobra. A proszę, tutaj nie wiem, że kolejna broń, to jeszcze kolejny laptop z sekretną misją. Misja 13 odblokowana. A tu jeszcze więcej broni, kurde. Nie, narzekać nie będę. Dla mnie to zawsze jest trochę. The elevators appear to be disabled, which we should have expected, I suppose. I will access the control unit. Perhaps you can hack an elevator and make it operational. Ooh, splendid idea! By all means, yes! Hmm? It seems the guards are storming the building. Raiden, get back to the entrance. Buy me some time to get this elevator operational. Do not stray too far from the elevators, Raiden. Use the weapons around you to slow them down. Throw everything at them you can. Aha, okay, dobra. You can control this UGT as well. Dobra, to czekaj. Dajcie mi w takim razie trochę pizza. Daj mi to! Zmień ten cel, proszę. Chciałbym... Nie do końca tak chciałem zrobić. Wow, no to się kompletnie nie udało. Wunderbar! My hack was a success! Board the elevator, Raiden! Halo? W co celowałem właśnie? Strzeliłem typa, rakieta poleciała jakiś tam u tyłu. No, jak miło czasami postrzelać z CKM. Raiden,
Aha, okej, okay, czyli nie tak będę w nieskończoność wchodzić, spoko. For security purposes, the building is divided into upper and lower halves. The lower area consists of offices and meeting space for staff and visitors, while confidential military projects and technical research are restricted to the upper levels. So that's where the brains in the server room will be, up top. Indeed. But that elevator can only access the lower floors. You need to get to the 20th floor and past the security gate there to reach the upper area. Let me guess. Time to find another left hand? Well, that is the problem. Security cyborgs would not have sufficient clearance. But managers and senior staff have already been evacuated, no doubt. So? The only option is to cut the power to the security gate, which will not be easy. It is powered by no less than 3 systems, including a backup power supply. You will need to destroy all of the electrical control panels to disable them. In any case, you should arrive at the 20th floor soon. Żeby nie było za łatwo, the electrical panels are most likely hidden in the walls. Use your enhanced AR to search for any unusual heat sources inside the walls there. Dobra. Czyli idziemy gdzieś tam. Ah, the security gate. It is composed of steel alloy, bonded by a high-frequency electrical current. It should unlock once the power has been cut. A, to jest taka specjalna skrzynia. O, serio? Myślałem, że to będzie upgrade. O, kolejna sekretna misja. Thank you very much. 15? A gdzie jest 13? A gdzie jest 14 w takim razie? Teraz zmienię sobie może właśnie na pudełko. Enemy siren! No choice now! Oh, come on! Where is Anatsu? Coś słyszę, jak na pewno potrzebuję? Ja pierdzielę, nie oram! To jest porąbane! Myślałem, żeby tego nie zmienić, ale finalnie chyba i tak nie zmienię tego miecza. Bo z jednej strony może walki idą mega szybko, no ale z drugiej strony... Tak, tak, ale z drugiej strony przynajmniej będą... Może będzie szybciej szło. Jak mówiłem, gra nie jest specjalnie długa, nie chcę też na siłę tego szukać. Nie chcę na siłę jej przedłużać. Tutaj od razu. Coś tutaj widać. Good! One down, two to go! Keep at it, Raiden! Dobra, gdzie reszta w takim razie? No chyba nie w tym kierunku, ale jest tutaj skrzynka, więc... Przygadę sobie do wartości. Granat dostałem, tylko... Bro, tu jest jeszcze... Jak tu jest usiane tymi sekretnymi misjami? Oj, to jest 14, proszę. There should be an electrical panel nearby. Use your enhanced AR to locate it. A, tu jest schowane, dobra. Excellent! Just one more! Dobra. And keep on coming! They keep coming and I keep slashing them! Jeżeli powiem, chciałbym sobie jednego takiego cyborga, czy cokolwiek, zandacu załatwić, no.
Proszę. I full wszystkiego. To mi się podoba. Dobra, gdzie mam teraz iść? No, definitywnie nie w tę stronę. Dobra, wszystko prowadzi w to miejsce. I brakuje mi jeszcze jednego i to idzie gdzieś tam. To będzie... A! Nie. Yes, that should take care of security. Now, head back to the gate. Let's have it. Target located. Get off! Target located and you are being killed. Oh, that's all right. Proszę. B. No pewnie jak ktoś wie od razu, to może nawet w minutę pewnie zrobić. Jak wie, gdzie się tu znajduje. Bo by dało się z tym cały czas biegać na ninja ranie. Raiden, shall I activate your pain inhibitors now? No, keep them off. I need it this way. As you wish. I must say, I have turned more than a few men into cyborgs. But you, well, your past is most, What you getting at, Doc? Most of the time, you're working with First World ex-military. Grown men. Compared to the average third world child soldier, I can't really complain. Most of them, they're the sort of gorillas your typical patient gets paid to slaughter. Perhaps, but, This shouldn't be news to you, Doc. Look, just help me take care of those brains after I bring them back. I do my business, you do yours. Yes. Okay. Żeby nie było za łatwo, co? Trzeba się ruszać, pobiegać. Debile oczywiście nie dadzą po prostu przejść. Więc naprawdę z determiną kanierzem i jaskam, żebym ja nie dopadł, pan się kierują. Nice of them to blow open the door for me, yeah? Idiots. No poniekąd. Enemy sighted! Yes! Tak rzadko mi to wychodzi. Ale się udało. Yeah, szybka poprawka. O, jeszcze ładnie główkę oddzieliliśmy od całości. Dobra, co na górę, czy... Tak. Run, Raiden, run. Fajnie wygląda ten biały screen. Bullseye! Right down in the middle! Get off! Fajne jest to, że to wygląda w każdym tym cyborgu inaczej. No bo widać jest maszyna, więc na maszynie jest taka jakby rurka. A w ludziach to takie takie macki, które się rozchodzą. To ten level, który nie wygląda wszystko tak samo. LOL? Jak to się udało? Dobra, nasz jakaś nie będzie. Okej. Okay. Chciałem, że jeszcze jest drugi, no ale niestety.
Naprawdę miło z ich strony, że nie muszę się martwić o głowę. Wow, siema! Okej, okay, tylko sliders in the area. Perhaps they could be put to use. Co ja mam teraz zrobić? Nie! Jakie to jest cudne! Elo! I cyk, biegnie sobie po ścianie! Idzie Spider-Man! Tylko my jesteśmy Ninja-Man! Jezu, to jest cudne! Wow, jakim premium dostałem obrażeń w takim momencie. Idealnie przez te wybuchy przebiegłem. Jolo. A, nie ma nic za mną. B, serio B? Myślałem, że będzie A chociaż. Right away is up now, yeah? Almost there. I have just finished analyzing the latest security data. You should find an indoor garden up ahead. A garden? Sounds fancy. A Japanese garden, to be precise. It is an area set aside for VIPs. Apparently, one of World Marshal's directors is a rather serious Japanese culture enthusiast. All right. So what's this got to do with me? Is there something I need from the garden? Not at all. You need only pass through that area to arrive at a freight elevator. I found a route to the elevator controls through the unit we hijacked downstairs. I have located the server room as well. You can reach it via the freight elevator. Great work, Doc. Elementary, my dear Raiden. Now, head for the garden. Yes, Doc. Wow. I'm in. What is going on? You'll pay for that. Firing RPG! Nóż! Może czemu ten ninja nam czasami jest taki irytujący, no? Dzięki, bro, naprawdę. Weź to, nie to. Dzięki mój cholerny padzie. Posadzisz mnie tak po prostu... O! Okej, jeszcze ty. Jak? Co jest? Serio? C? Czemu C? Co, mogę to zrobić szybciej, czy jak? Nie rozumiem teraz, dlaczego zostanę C. Dobra, never mind w takim razie. Jeszcze żyje skiwany. Co rozkrócę twoje męki? The main exit is sealed. I very much doubt you can get through there. The catwalk above you was connected to a corridor meant for transporting materials. You can take that to the elevator. Damn it! Bro! O nie! Nie, 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 nie! Wąmi z tym gorylem! I to już! Co jest? Dead. Nie zdążyłem, no. Z gorylami to zoo. Że. Aha, na górę mam iść, okej. Tutaj. No ale rzadko, czy rzadko, ja w ogóle ich nie używam. Nie mam po co. Dobra, górę. Mam iść tam. No dobra. Ale zanim pójdę.
pójdę tam, to z chęcią obczaję sobie. O, magazyn dany. Tam dysk z danymi. All right. Follow the catwalk straight ahead to reach the elevator. Tutaj RP grenade. Red phosphorus, może? My apologies, Raiden. I seem to have fallen behind. No worries. Actually, I should thank you. What are you talking about? If it wasn't for you, I wouldn't have gotten Jack back. Then that is your true nature. More or less. Still interested? I find no reason to alter my objectives. From the moment we met, you have acted on emotional urges. You speak of protecting those weaker than you. Such people number in the billions. It is impossible. You cannot save every human being in the world. You cannot save every street child. After extended observation, I have come to a conclusion. Your actions are rooted in affinity for those from similar circumstances as yours. Huh. Guess so. Not much of a superhero after all, huh? However, your emotional status is understandable. Perhaps I share this same affinity. Well, if that's what you feel, then glad to have you along. Roger. You can reach the server room via the freight elevator just ahead. Okay. Nie po co jest animator, że on chowa miecz, skoro go nad nim ma wyciągniętego. Kolejna beczka, w której mogę się schować. Spróbuję zrobić to na tyle cicho, na ile się będzie dało. Ale mój kochany pad postanowił nie opluć. Teraz kolej. Teraz to wywamo jako kota, nie tam. Dobra, trudno. Znalazłeś mnie, co się z tego przyszło. Było się nie wychylać. Łódź, kurde, oszukuję. Nie pożyłbyś. And maybe I can develop something interesting from it. Okej, no ta walka poszła tak krótko, jak tylko się dało. To się o patriotach gadał. Nie wiem, czy patrioci to nie był jakiś taki system AI. To jest chyba czwarta część Metal Gear'a, no są ci Guns of the Patriots. To już pamiętam, to był Demi Sanda. To niestety niewiele już pamiętam z tego, co było w tej serii. Bo oglądałem tylko 5 lat temu. No damage... Trochę ciężko zarobić damage, kiedy ostrze, które posiadasz, pnie po prostu wszystko na jeden cios. Look up, Raiden! Another freight platform! Look out! Incoming! Aż smutno. Było aż idiotyczne z mojej strony. Halo? Ej, kondacu! Przy okazji przed tego naciapnąłem. Nie wierzę. Chcą ciąć jednego, przypadkiem dziewnąłem tego jednego wilka. D? Serio D? Eat this! Oświeci mi ktoś, jak ja miałem zdobyć tutaj eskę? Dobra, Nie zamierzam. Dobra, elo! Także tyle was widzieli. No damage. No i ty była eska. Yeah, deploying security from the top floor to the freight elevators. You pass to the server room leads right through them. Awesome.
God damn you! Oh yes! Jak nie wystrzelił do góry! Jeez! Chciałem się w tego bota na dole wtegować, a nie wystrzelił do góry do kolejnego! No. Jak to no kills? Jak no kills? Przecież zabiłem wszystko, co tam było! A chyba, że no kills, bo to nie są te. Bo to są boty, a nie ludzie. Rooms ahead? Yes, according to what I have here. What should I expect to find? If they're VR training those brains, I'm guessing it won't look like your typical IT department. Quite right. Most of it will likely be occupied by life support units. Feeding oxygen and nutrition to the brains they have stored, you know. They would also need a server to feed them the VR data, but in terms of structure, it's really more brain storage and maintenance than a server room. But no doubt it makes a convenient euphemism for what they are really doing there. Yeah, like how CIA agents refer to where they work as the company. Indeed. Something like that would never arouse the suspicions of rank and file staff who may hear it. And I'm sure those complicit in this operation feel better not calling it the VR training room. Even something so simple as a name can help one ignore the truth of what they are doing. Truly fascinating how the human brain works. So this, whatever room, that's where Sundowner's waiting, right? If he wants a fight, I wish he'd just get on with it. He didn't seem the type to run and hide. Well, he is in charge of security, but I suspect this is not about business. If I had to guess, I would say he is toying with you, testing you, perhaps. Whatever he's doing, it won't change what's going to happen once I finally catch up with him. No, przeczuwam walkę z bossem, to be honest. No, jeszcze jestem na napastę, więc prawie jest to pewne, że będzie walka z bossem. Tak więc... z chęcią sobie uzupełnię to jowo. Mógłbym, prawda, liczyć na jakiegoś przeciwnika, ale tak just in case. Bo jeśli będzie stricte walka z... What?! What? Miss Troll? She's... No. A spare body, if I had to guess. Likely controlled by an AI. Ale HP i spadaj to mocne, jak bym chce. Nawet bez hipermoda. Jak? Lampę się nadmiała. Która też stworzyła. No god damn it, no mogę kontry i wysunąć pyski. No gdzie? Noż, dzięki ci gro, naprawdę. No. Jajbiś. Dziękuję! Wreszcie skontrowana. To chyba ta kontra, którą zobaczyłem w filmie, jak ktoś walczył. Wszyscy bossowiacy byli, nie? I zobaczyłem sobie walkę z Mistral. Gości w pierwszej fazie wyznuje kontrę za pół HP.
Ja chcę wiedzieć, jak on to zrobi. Dawaj, dawaj, kończymy! Dobrze! Okej. Okay. Teraz Mons. Jego doppelgang, jego body doppler. Noż! Medic Belmont soon? Well, if you pay, I control the chip was no problem for you, yes? Że jedną dobrą kontrę mógł wysunąć, no. A, tu jest ściana jakaś taka, ale jeszcze nie pojadę. Kontrę już zejdzie. Ziomi kopa za sobą. Serio? Dobrze. Jakby tu było parowanie jak w Sekiro, to oni były rozwalone przeze mnie. Autentycznie. No dawaj. Okej, okay, nie chcesz, no to cię zmuszę. Granat EMP. Ale było blisko. Sparował. Boże, macham tym jak popieprzony, a gra oczywiście nie radzi. Jak Czegori normalnie. Żeby w gorszym stopniu, nie? Aha. Ja, i oczywiście dalej nasz kolega Rayman się woli podzielić na kawałki. Halo, próbowałem. Wow, serio! Akurat musiał się zmienić tą cholerną szybkę. Nie wiem, dlatego pewnie ja zrobiłem to tak rozpadł, ale nie będę na to robił. LOL? Ej, nie widziałem, że mogę go trafić na tym fosforze. Proszę. B. No, trochę do przewidzenia. Jest to długa walka. Oh shit, i to jest... Oooo... Niech zgadnę, wszędzie są te... Don't disrupt the students while class is in session. I believe you're familiar with the lesson plan. The same regimen you went through in Liberia. Effective program. Just look how you turned out. Of course, running it in the real world just got a bit too... complicated. Doing it virtually, though? No fuss, no muss. Straight to the brain. It's like a dream. Well, maybe dream is the wrong word. They do kill some POWs, some civilians. They enjoy it though. We give their pleasure centers a nice big jolt every time. Plus, they get a shiny new body as a graduation present. Another thing you have in common.
I chose this. They're kids, you son of a bitch. And kids are cruel. All people are by nature. They just lose touch with it as they get older. Start thinking they know right and wrong. That's immoral. War crime this, code of conduct that. Kids, you can mold. Manipulate into performing all kinds of atrocities. And there's nothing like a good atrocity to keep a war going. That's why I'm shutting you down. You just don't see the bigger picture, do you? Ciekawe, czy coś z jego wychowaniem ma wspólnego. Say you bring this whole place down. Z tym, jak on się te, tym, co teraz waltz out of the rubble with all these precious brains. Nothing changes. All the guys in charge are long gone. We've got offices round the world. We're just suppliers. We don't create the market for war. And who does? The Patriots are gone. Those guys just manage the war economy. They didn't invent it. Did you think every battle in history was all part of some big old conspiracy? Bullshit! War is just part of who we are. Why fight it? Anyway, none of this will matter in 3 hours. Demand for PMCs is about to skyrocket. Like the good old days after 9/11. What are you talking about? Not here. Follow me. Raiden, get Sundowner. Do not lose him this time. Spoko. Z chęcią z nim nawet zawalczę. Ale niestety to już chyba na początku kolejnego... Jezus Maria, może tam wejść po prostu? Dziękuję. Ale to już ma niestety dopiero na początku kolejnego odcinka, bo to się szykuje kolejna pewnie dłuższa walka z bossem. Albo nie, wiecie co? Mam 45 minut, pewnie wytnę tą walkę z Mistral i z Monsunem. Dobra, YOLO. Spróbujmy na sam... Demomino, kurde. Fajnie, że dobrze się cofałem. Misja 17, czyli 16 chyba ominąłem. Jak się wydaje. Ale co było tutaj? O, EMP granat. Ile to skamy. Myślę, że chyba wszystkie, które miałem na tej wielkiej podwyżce z Dopplerem Monsuna chyba zmarnowałem. Okej, nic mi to kompletnie nie dało, ale nie wiem, co tam zostało. Okej. Zawalczmy więc. How's this, Jack? We can play up here without damaging the merchandise. What happens in 3 hours? Don't matter. You're too late. Even at Mach 2, you wouldn't make it. And killing you is gonna take some time. Slow. And painful. Co masz na plerach, gościu? Bo to mnie trochę zastanawia. O. Jack. No kurde!
your serio? Plane away from that shield. Nie mam tego, że nie chciałem w ogóle ciąć tarcz tego Sylowen tak jak było pokazane. O! Dobrze! Ach, pięknie! No! Ja pierdzielę, no chciałem mu to odciąć! I uważać na plecy. Bo do kontry, nie chciałem, żeby uderzał. Sądzisz? No właśnie stary, właśnie cię pchnę mieczem, jakby to nie było ruchu. Nie było głupie. Oś! Wyjmę target z niego. Jeez, nie miałeś w niego, tylko w ten śmigłowiec. Nie wiem, czy to nie coś błagał gościu. Ja widzę, mam w dupie moje ochotę rozwalenia tego śmigłowca. No. Just a little longer. Noż! Te cele to chciałem ciąć tak, żeby nie rozwalić tego. Okej, okay, to było szybkie. Chyba brał lekcję u tamtego. No, przecież przyciąłem idealnie w pół! Fuck! Tnę poza tym armorem w ogóle! Widzicie, zaś się pomyli tym przycisk. Dzięki kontrolerze, musisz mi oczywiście lecieć ty durna gałko trochę za bardzo w górę. I jeszcze sobie zobaczymy, gdzie ty to wyglądasz. No, sio! No sio mi z tym! Halo! Wynoś się! Jezu, czemu ja go chcę tak ciąć z tego, no? Ale jak ucięcie mu tego, to jest naprawdę pomoc w walce. Ładnie. No właśnie widzę, jak jesteś nietykalny. No oczywiście no, minimalnie. To było głupie, mogę go po prostu zablokować. No, i co teraz? O, oczka sobie zasłonił. O! Uhu. O, proszę, twój najsilniejszy atak wybił. Prajer! Co to, może pobiegamy? Jaku, co się stało? Nie umieszczać się do mego celu?
Na bank to przeżyję. Oczywiście. Wow, widzę, że nie tylko on nie umie walczyć, widzę, że on nie dość, że się słabo walczy, to jeszcze kierowca słabo kieruje. Znaczy, może pilot słabo celuje. Okej, to jest zajebiste. Ej, jakbym w God of War'a trójkę normalnie grał, tam też była taka akcja. Też nie dosłownie, ale też było takie lecenie w górę. Ała! No to mi trafiło. Dobra. O, nie mogę! O kurde. Musimy teraz trafić. Nie mogę się podleczyć niestety. O! Kurde. A dobra, i tyle. Na 1% się to uda zrobić. Puści się nie! Zasłoń oczy! To na pewno pomoże! Siema! Elo! No nie do końca. Coś tam miało się za 3 godziny stać. Coś, do czego nawet mając Mach 2 byśmy nie dolecieli. What happens in 3 hours? No właśnie. He'll launch Operation Tecumseh. Who? Armstrong? I've already said too much. Gościu, tak zdychasz, powiedz o co chodzi. I have a call to make. Got yourself shaving? Raiden here. I've taken Marshal HQ. Yeah. I have just entered Denver airspace. I will be there soon. Hurry. Raiden, what Sundowner said? I know. Anything that'll rival 9/11 cannot be good. And in 3 hours, maybe less. He said even Mach 2 could not get there in time. If he was serious, that's over 4,000 miles away. 4,500. So whatever it is, it's not happening on American soil. If it's gonna spike demand for PMCs, it's gotta be a political hotspot. A coup or civil war in a stable region wouldn't have a domino effect. And they'd want to draw in a superpower. No. What? The president. He's on his way to Pakistan. If something happens to him there... Oh, shit. The war on terror part two. Contact the military. Official channels are frozen since Mexico. Unofficial channels will take too long. Besides, what's our proof? Who's gonna believe us over World Marshal? Then we have to get there first. Nevezmuzhna! Impossible! It is the other side of the planet. Even if we were in the world's fastest jet right now, it's not even close. Hold up. It's not a jet we need. Courtney? An RLV would make it with time to spare. That's... Mach 23 if we're talking one atmosphere. 17,650 miles per hour. That would make Pakistan under half an hour. Right. Contact Solus. Okej. Okay. Jestem zaintrygowany. Ranga C. No... jakby... A, dobra, to jest za całą misję. Okej. Okay. Jak ominąłem dwie walki? No jak? Dobra, never mind. O, Desperado version dlatego. I oczywiście maczuty tego ziomeczka.
Dobra, ja myślę, że za chwilę nagram sobie kolejny odcinek. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Okej, czyli to jest tak naprawdę to samo, co moje ciało, tylko po prostu w kolorkach Desperado. Wykupię, czemu nie? A w sumie, wiecie co? Załóżmy sobie to. Dlaczego by nie? Główna broń. Coś pewnie te nowe te odblokują. Oczywiście. To wykupujemy po kolei. Do wszystkiego. Zwłaszcza do tego miecza, z którym chyba zostanę już do końca gry. Biorąc pod uwagę, jak zajebiście szybko mi te walki schodzą. Za 100 tysięcy tworzymy broń. I ulepszamy na siłę plus 4 do za kolejne tysiące. Nieźle. Okej, teraz żyćko. 40 tysięcy. O, i to już wszystko z życia. Czyli to już też... O, a jednak nie. Ogniwa jeszcze będę mógł chyba jeszcze raz ulepszyć z tego, co widzę. No dobra, jeszcze tylko skille. Za 8 tysięcy turbulencja. Downburst, nie wiem, co to, nie wiem, jak to przetłumaczyć. Okej, dwa skille tylko się odblokowały. Dobra. Okej, skille też mam complete. Czyli już nie będzie żadnych dodatkowych broni. Chyba, że... A nie, będzie jeszcze main weapon pewnie, bo będziemy mogli mieć ten miecz sama na pewno, no bo też z nim będziemy musieli zawalczyć. I no, na pewno mu ten miecz zabierzemy. No bo wątpisz, by Raiden tak po prostu ten miecz zostawił, żeby sobie leżał na glebie. Dobra, lekko ponad godzinę nagrania, ale spoko. Ja sobie zasiadam do kolejnego odcinka, także my słyszymy się, znaczy ja słyszę się z wami w realnym czasie za moment, ale my za pewnie dwa dni w kolejnym materiale z Metal Gear Rising Revengeance. Do usłyszenia. Cześć!